Auto zawalone sprzętem po dach, spalanie 6,6 i ja tak mogę jeździć. A jadę dzisiaj na wesele za Kielce i nie ma kabli, ale kable będą, bo tak. Świadek był już w sklepie muzycznym, kupił kable. Teraz Robek z Kielc pożyczy mi też kable i Decy, który jedzie z Krakowa, też mi pożyczy kable. Także wszystko to jest ogarnięte. Ja nigdy nie jestem chory, oprócz tego tygodnia, w którym to jestem chory, jak zapewne słychać. Nosem się leje non-stop, nawet miałem gorączkę. Leczyłem się polskimi tradycyjnymi metodami, czyli herbata, wiśniówka, łyżka miodu i cytryna. I mi tak średnio przeszło, ale jadę dzielnie na wesele i zrobię tam dyskotekę roku. Dobra, uwaga, sytuacja jest taka, jesteśmy w Kielcach, to jest DJ Robstan. Pomachaj tu na to. I teraz będzie najgorszy z najgorszych, najbardziej żenujący suchar w kategorii zabili go i uciekł. A więc uwaga, pamiętaj, co masz powiedzieć. Co robisz? Ciągnę druta. Ha, ha, ha. Dobra, na razie. To jest, proszę Państwa, tutaj za mną, gościniec za dworem, gdzieś za Kielcami, 30 km. Zawsze jest to samo w każdym hotelu, w którym śpię. Czy mam pokój numer 6, czy mam pokój numer 9, a może 6, 9. Tu będzie spane. Łóżka, okna i najważniejsza, łazienek. Bardzo ładnie. To jest w ogóle chyba nowy obiekt. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, jak są takie imprezy jak wesela i sprzęt działa. Podpinam i jest, udało się. No, w kamień serca. Ja mam mega katar, więc nie wiem, jak to będzie z konferencjerką dzisiaj. Czy ludzie cokolwiek zrozumieją, co do nich mówię? Sprzęt podpięty, sala gotowa, ekipa gotowa, czekamy na gości, czekamy na Państwa młodych. W różnych obiektach, restauracjach, salach, hotelach grywałem i zawsze jest problem, co zrobić z dzieciakami, co one mają bidne ze sobą począć. Czasami są kąciki zabaw, czasami nie ma. Tutaj jest kącik zabaw, ale jeszcze jest jedna fajna rzecz, patrzcie. Jedna taka tablica i tam jest druga taka duża tablica. Już są kredy, jest przygotowana gąbka i macie dzieciaki z głowy. To są fajne patenty. Czaję się na te przystawki. Nie wypada mi pierwszemu zacząć jeść. Czekamy na gości, na Państwa młodych, a jestem taki głodny. Zjadam to. Plan jest taki, że w pewnym momencie wesela zaproponuję wszystkim przez mikrofon, aby wyszli na zewnątrz, zrobili sobie tradycyjne zdjęcie wszyscy razem, a ja się dobiorę do tego czegoś sam. Jeszcze muszę wymyślić plan, jak niepostrzeżenie wynieść tą beczułkę pod DJ-kę. I wreszcie wszyscy przyjechali, co jest ważne. W kolejce widzę osoby, które potupują delikatnie do rytmu muzyki, więc jest szansa, że impreza szybko się rozkręci, a one poprowadzą ten melanż. I okazuje się, że nawet na weselu kto rządzi? DJ Twister! Obiadki i sałatki, spoko, ale ciasta weselne to jest osobna kategoria mojego obżarstwa. Tadam! Patrzcie, co się dzieje. Wszyscy wychodzą na wspólne zdjęcie. Moje sny się spełniają. Mogę teraz dobrać się do szwedzkiego stołu z wędlinami. Kurczę, kelnerzy mnie obcinają. No dobra, teraz odpuszczę, ale ja tu jeszcze wrócę. I tradycyjnie zaczynamy od pierwszego tańca. Latynoskie rytmy, aż normalnie mi biodra roznoszą. Tak właśnie, nóżki pracują. Czy pamiętasz tą wiosnę w 84 San Remo? Ja pamiętam, jak przed złe, ale pamiętam jedno, że swe oczy śniły, jak już nigdy mógł. Co prawda Agnieszka już tutaj nie mieszka, ale ta sala, zwłaszcza wieczorem, prezentuje się bardzo fajnie. Jakby ktoś szukał w kieleckim obiektu, to bardzo fajna sala. Proszę, co się kryje pod DJ-ką. Proszę.
Ej, a wideoblog to już był czy jeszcze? Wideoblog właśnie się kręcił. Jesteś teraz na wideoblog. Co ty tu robisz? Kim tu jesteś? Kajerem? Jestem trenerem pana młodego i panek Rosa. A ja jestem Jarosław, prezenter Jarosław. Do usług, dziękuję. A jeszcze inne filmowe, wódeczka tania. Jak miałem 8 lat i pierwszy raz usłyszałem ten kawałek, to wtedy zacząłem pić wiśniówkę i doceniłem jej smak. No i właśnie tak tu się nam powiem wyrabiało. A teraz stanie się jasność. Teraz będzie koncert, proszę Państwa. Wszystkich od prawej do lewej wnosi o sił. Przetestujmy. Dalej! Dobrze, że na weselach są takie momenty jak teraz, że są wyświetlane jakieś filmy, jakieś gry i zabawy. Ja mogę wtedy się wam pożalić, jak zawsze się żalę, że jestem niewyspany. Tak dzisiaj jestem wyspany, ale jestem chory, mam normalnie gorączkę. Jest tragicznie. Nie liczę temperatury. Impreza się powoli kończy, jak widać za mną słońce powoli wschodzi i trzeba teraz powiedzieć taki wierszyk. Kiedy ranne wstają zorze, kto mi składać dziś pomoże ten sprzęt?